Siemka, z tej strony Plasow TV, witam was w kolejnym odcinku ze Starfield. Słuchajcie, miałem przerwę od Starfielda ponad 2,5 tygodnia. Ostatnio właśnie sobie robiliśmy jakąś misję tutaj na Neonie i robiliśmy sobie jeszcze Układ Słoneczny, z tego co pamiętam, czyli właśnie Układ Sol. Jednak ja bym zrobił sobie misję właśnie Pokaz Siły. I dopiero później ewentualnie sobie zwiedził jakąś planetę. I to też zależnie będzie od tego, jak długa będzie ta misja. Tak więc zaczynajmy. Czekajcie, w razie W mam notatnik, jakbym chciał sobie zapisać do mojego trackera, co ja tutaj zrobiłem w tym odcinku. Dobra, porozmawiajmy z Hatchet. Będziemy kontynuować sobie ten wątek, który zaczęliśmy w tamtym odcinku, ale szczerze właśnie nie pamiętam, jak już się nawet tamta misja nazywała. Andrea does what she has to. Respect that. Everyone is hard because they have to be. These streets and alleys are all I know. They chew up the weak, they leave them broken or dead in the gutters. So don't be weak. Those that live are strong and desperate, like us. So the job is, we let the streets know the strikers are back. We have signs, signs that indicate our turf. Hacking the signs is easy. Getting to them or fighting any disciples there, that is the challenge. Briggs said he prefers no blood, but I say make the disciples bleed at every chance. Briggs will be pleased, but if you need things, I can hook you up. I make sure the strikers have what they need. Good luck. Okej, okay, musimy zhakować trzy znaki. You try a velocity yet? It'll change your mind. Dobra. Tutaj są po prostu jakieś inne wyjścia, czy... Tak. Podbrzusze. Musi działanie wyświetlacza. People joke, say those barons. O nie, o nie. O Boże. O Boże. Ej, ale i tak muszę iść ten... na górę. Tak? Czy co? Mnie ogarniam. Ta, ale przynajmniej faunę tu mamy rzeczywiście. I będę musiał się przyjmować. I to takie... dwa w sumie... rodzaje tylko. Nie wiem, co tu robi miedź w ogóle. Ale okej. Dobra, może przestanie mnie gonić, co? Ten jeden typ właśnie zauważył. What have we here? Decided to drop by on me. There's a steep. Tell you what. A wiesz co? Wrong answer. Ha ha ha. Sraj się. Wiem, że ty pewnie będziesz mnie dalej ganiać.
My mother wanted me to be a doctor. Albo i nie. Chyba, że to tak musiało być. A nie, nie ma go teraz. To ja nie wiem, o co chodziło. Polecam sobie zapisać przed tym. Dobra, ale ja muszę iść tędy teraz. Ej! Okej, dobrze, że to byli wyznawcy, a nie ochrona Neonu, bo mogliby się zesrać do mnie później. Nara! Ej! Ten frajer z ochrony mnie goni. Wypadł. Zostaw mnie. Dobra, on powoli idzie. Boże, jak w ciociu babkę będziemy się bawić. Dobra, nara. Tego typa od ochrony, ale chyba go nigdzie nie ma. Póki co. Ej! From here? Fine. Get out of here. O, widzicie? Don't make me regret it. Warto było pochodzić tutaj z Akili. Dobrze, sobie dałem taką cechę na początek, ale w przeciwnym razie nie wiem, co ja mam robić. Czekajcie, zapiszę sobie znowu. Nigdy nie wiadomo, o co tamta się przesra. Dobra, porozmawiajmy z Briggsem. Nie, to nie tutaj. No to tutaj w końcu czy nie? No bo patrzcie, podszedłem tutaj i nagle się cel zmienił. No, jaki to ma sens? Szanujmy się chociaż trochę. Chociaż udawajmy, że się szanujemy. Madame Sauvage Palace. Nie, myślałem, że ja będę jakiś sneaky tricky, ale... Dobra, świetnie. Good. Andrea's running point on grabbing the gun stash. I need you and Vogel to keep the disciples off balance. So we're finally doing this? It's time, Vogel. The gloves are off. Both of you, keep the collateral damage down if you can. But it's do or die.
Like the attitude, but don't give Neon Security any reasons to go after us, okay? There are rules to this game. We go all out, and we bring in more heat than even we can deal with. You two coordinate whatever you need to. I have a request. I know this is asking a lot. Newell's goods has some armor, not mil-spec ranger gear or anything, but better than the cast-off clothes the Strikers wear. So if you could, well, spring for some armor upgrades, maybe convince Newell to sell it to us. All the Strikers owe you big time. Any credits it costs, I promise we'll pay you back with interest. Now's the time for the Strikers to make a comeback. Dobra. Mamy pokaz siły. I starcie mamy jeszcze. Kurde, to może od razu to zrobić najlepiej. Chyba będzie już ostatnia misja z tego wątku. A wydaje mi się, że to mi się raczej zmieści w tytule. Dobra. Czekajcie, tego sobie zapiszę właśnie. Pokaz siły. Nawiasie. Hatchet. Briggs. Dobra, gituwa. Finally, Briggs is going to let me kick these disciples where it hurts. I've been telling him to let his best man loose for weeks. So thank you for changing his mind. Yeah, you better believe it. Both of us worked for that hellhole Xenofresh way back. I was a casualty of a reduction in force. But poor Briggs's leg got crushed in an accident. So Xenofresh, being the class act they are, they fired him. And later, even sued him. Okay. So it was him and I on the streets. I helped him through rehab. The Ebbside Strikers sort of grew around us. You better believe it. The plan's simple. We hit the street runners hard in as many points as possible. Maximum chaos, right? Then Andrea can waltz into their weapons cache, snag the big guns. Oj, przypadkowo, przepraszam. No promises. The till's running empty. So if I happen to see some marks on the way, then the fishies better pay up, know what I mean? Spokojnie, ja sobie już zapiszę przez, żeby zrobić to bezbłędnie. Well, Briggs ain't the only one thinking round here. Here's three groups of street rats for you. Me and my boys will take some others. Fun time. Dobądź pancerze dla napastników. The disciples are gonna pay for all they've done. 0 na 3. Czekajcie, muszę się podrapać, dobra. Ale tak szczerze, to nie wiem, jakie mam zdobyć te pancerze dla napastników, niby. The disciples are gonna pay for all they've done. You're going into danger. Nie zamierzam na was wydawać pieniędzy, żeby nie było. What can I get you today? Dobra, tutaj muszę iść, żeby kupić te pancerze. Dobra, zobaczymy, ile one w ogóle będą kosztować. Może będą tanie. Like making a purchase today? No problem. Czekaj, czekaj. Oh dear lord. Did Briggs put you up to this? All these gangs are a menace. I don't want to have any part of it. They are definitely the lesser evil. All right, already, all right.
You pay and I'll send Briggs his armor. But this is a one-time deal. I don't want anything to do with this madness after that. Tell everyone you know about our store. Ja sobie zapiszę, spróbuję perswazję. To God helping the strike. I've already That's not a discount. That's robbery. Don't think I'm desperate or anything, but you do have a point. I'm glad you understand the position I'm in here. I pod sam koniec spierdzielę to pewnie. O, dobra. Udało się. Następny raz wezmę sobie najwyżej automatyczną perswazję, zobaczymy. Ale hehe, 5000. Tylko. Ale dobra, niech im będzie. Może nie padną na hita. Jak cioty. To są wyznawcy. To są ich kryjówki. I'm watching you. Look here. Just strolling into disciple turf. You're making this too easy. No ty frajerze. Nara. Take the good stuff. Leave the rest. Dobra, może wy będziecie bardziej So you're the strongest, darling. Yeah, we had those blighters all tied up until you came along. The name's Holt, and I'm here to offer you a deal. Okay. Help! I'll let that slide. The strikers are old news. Positively analog. You help us take out their so-called leaders, and the disciples can pay big. Credits, yeah? A dumpster full of them. Literally, if that's your thing. In order to keep a rat in place, you gotta scare it, terrify it. And if it happens to be good for a laugh, well, that's a bonus, right? Do you give a damn about that wine? This ain't your fight, pal. Ebbside's always been about survival of the fittest. As long as the tourists stay away, no one cares what happens. And it's time to die, asshole. Yeah, does. Not a hold. No i dobra. Idziemy do ostatniej kryjówki wyznawców. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle można nazwać jakąś kryjówką, ale dobra. Nie komentuję. Hmm.
Aha, oni po prostu... na mnie nawalać, tak? Dobra, ja się z nimi pierdzielę. Bindo! Bonk, bonk. A, że tam jakaś amunicja się przyda, nie? Dobra. Mamy Andrea. We got the guns, new fish. Went in, pop, 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 and the cash is ours. And that's thanks to me and my new best mate. Hit any problems on your patrol? Yeah, same here. Little element of surprise and a few bullets. And then no worries. Everything's going according to plan, Briggs. Good. Now we hit them where it hurts. This warehouse is one of their main strongholds. Not going to lie, taking it is going to be hard. Newfish, we wouldn't be here without you. What's the play? Go in guns blazing? Nowa rybko. We hold back? Powinno to być przetłumaczone jako świeżako, czy coś w tym stylu, nie? Nie dawali do tłumacza. You'll be drawing a lot of heat, but if you think you can handle it, works for me. You heard the plan. Let's do it. Dobra. Pokonaj wyznawcę. Lecimy. A, bo to w środku. Okej. Okay. Magazyn trzeci. Lol. To się tam prął znowu. Dla was tak. Dobra, chyba się spalisz, co? Ale ci pomogę chyba, wiesz? Dobra, przejdę sobie tutaj. No i oni skąd się wzięli nagle? Na dole. Playtime is over. Downstairs now. Dobra, porozmawiaj z Owenem Dexlerem. Weźcie się zdecydujcie, gdzie ja mam w końcu iść. No tu nie było wcześniej nikogo. To się dziwię. You think Neon Security wouldn't know about what's going down? Please. Looks like you've done a bit of violence, a bit of murder. Word is, all this is due to you. Why are you messing around with my streets, huh? As I can see. So here's what's going to happen. Gang violence gets too noisy. That hurts the bottom line around here. No one affects the bottom line. Tell that to the disciples. No. I want you to, Mr. Briggs. The disciples have been pissing me off for far too long. So your gang throws off sewer rat blue. And starts wearing neon security black. A to ciekawe. Or you can be found face down in the streets.
Lepiej dla was chyba, ale... Aha. Briggs is a smart lad. He'll make the right choice. The best way to fight gang violence is getting your own pet gang. Trust me, they'll fit right in on the force. Setting street rat against street rat is pretty elegant, right? Don't take too long. Time to onboard the new hires. Można tak powiedzieć. Dobra, porozmawiamy jeszcze z Briggsem. Good you're here. Huddle up, gang. Is this for real? They want me to be a cop. Shit. We could get a real pad. Maybe even move out of Epside? Briggs, I'm so in. After all we've done, Neon Security seriously will let that go? I don't see why not. Do you really think anyone cares who stabs who in Epside? What's your take? Nie mogę uwierzyć, jak bardzo skorumpowana jest to ochrona. That's Neon for you. Oh, this is the tip of a very ugly iceberg, my friend. Sam siedzi w tej windzie. This is your chance. On się nie wychyla. Really good. I'll give Owen the news. I can't say I was expecting this. Whatever god or gods we please to get you to help us, know we'll be forever grateful. Trzymaj wyznawców na smyczy. With resources and backup, the streets are gonna be safer. Dokładnie. It looks like the strikers are retiring. And here's your cut. O! Wow! Dostałem 15 tysięcy i zamiatacza ulicznego dostałem. Co to jest zamiatacz uliczny w ogóle? What the hell? Wow. Wow, typie, naprawdę postarałeś się. Jestem z ciebie dumny. Serio. Naprawdę. Wcale tego nie mówię sarkastycznie. Wcale. Dobra, słuchajcie. Najchętniej bym skończył już. Tak szczerze. Ale. Ale. Ale ja mam jeszcze dla was planetę jakąś do ogarnięcia. Powiem wam, że tych planet to będziemy mieli więcej do ogarnięcia niż samych misji, więc wypadałoby je robić już powoli, nie? Io zbadałem. To co, może Kalisto? Albo Ganymedesa i Kalisto. Poczekajcie. Pokaz siły, starcie. Było 10 znaków. Wow. Raczej styknie. Zrobimy Kalisto i Ganymedesa. Ale tak szczerze nie wiem, czy Kalisto nie będzie tylko i wyłącznie do przeskanowania. A szkoda, bo ta planeta mi się kojarzy z The Kalisto Protocol. Gdzie oni jeszcze walczą niby? Take out the
Nagle się zawrócił. Tak o. Dobra, adios. Musiałeś wychodzić, ja na nie trzymałem E, tylko smaszowałem. Dostałem część statku, fajnie. Chcę usiąść już na miejsce pilota, jak coś. Dobra, teraz możemy iść na Kalisto, tak? No. Mamy dwa zasoby. Huge. No, tutaj Kalisto protokol. Tak. No. Mówi o tytule gry, prawo ja. Planeta Kalisto tutaj widać, że nie wygląda tak samo jak właśnie w The Kalisto Protocol. A, że to ważne. O, fajnie, że mamy Hel, bo żelazo na pewno się łatwiej znajdzie. No i mamy żelazo. Dziękuję, bardzo ciężka planeta do ogarnięcia. Naprawdę nie wiem, jak wy sobie poradzicie beze mnie. Dobra, idziemy jeszcze na Ganymedesa, tutaj przynajmniej jakaś cecha jest chociaż. Powiem tak, chciałem sobie właśnie pozestrzeliwać te statki, bo po pierwsze muszę. A po drugie to potrzebne mi będzie do blokowania tych umiejętności ze statkami. Dobra, daj mi kolejne części do statku. Czy coś, nie wiem. Dziękuję. Dobra, lądujemy, bo tutaj mamy do zebrania wodę i chlor. No i jedną cechę. O, to już by bardziej wyglądało jak ten, jak planeta z Kalisto. Bo wiecie, ciężar z Kalisto był strasznie taki mroźny, nie? Dlatego tak mi coś nie pasowało. Chociaż w sumie nie patrzyłem, jaka jest tam temperatura. No ale śniegu nie było, a tam był. Więc nie wiem, kto mówi prawdę, a kto nie. Może i nikt z nich nie mówi prawdę. Nigdy nie wiadomo. Dobra, i jeszcze wodę tu muszę zebrać. Będzie prędzej w formie takiego kryształu, czy coś w ten deseń. Ale dobra, jak tu już mamy cechę, czy tam element krajobrazu, ale w sumie to cecha jest i tak. Matryca krystaliczna. Matryca krystaliczna. Tak jak mówiłem. Dobra, ale tutaj nie ma żadnej wody? Serio? To jest mega dziwne. O, tu jest, dobra. O, i tu. Fajen, fajen. Zrobiliśmy kolejną planetę. Tak więc, słuchajcie. Ja w następnym odcinku bardziej chyba skupię się znowu na planetach w Układzie Sol.
Bo tutaj Jowisz i jego księżyce mamy już zrobione, teraz będziemy mieli Saturn. Ale tutaj Saturn będzie tylko do przeskanowania, a reszta tych... reszta tych planet będzie jeszcze do zwiedzenia, bo tutaj będzie aż 7 księżycy. Czyli tak jak jest normalnie w astronomii. Dobra, tak słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie cześć, do zobaczenia w następnym odcinku ze Starfield.